że Bloody Shadows jest po to, żeby pokazać system ówczesnej niesprawiedliwości, która dosłownie dzisiaj też jest w takiej samej postaci, w takim samym wymiarze. Państwo zobaczą te mafie reprywatyzacyjne. Potem do sądów doszło, że te sądy są niesprawiedliwe. No to Matko Boska, w jakim świecie my czasie żyjemy, prawda? Kółko to samo. Przecież musiało się coś przełamać. No i właśnie w librecie Krzysztof Penderecki, Czarnej Maski, w librecie Czarnej Maski pisał o upadku społeczeństwa mieszczańskiego. I że to było jak koniec świata, to było jak Armagedon. I dobrze, że Świadkowie Jehowy o tym Armagedonie wspominają, bo tutaj są takie komentarze głupio chytrych, najmądrzejszych w internecie, że nie wyobraża sobie Świadków Jehowy, którzy by nie mówili o Armagedonie. Bardzo dobrze, proszę powtarzać, że Armagedon jest potrzebny, aby oczyścił świat z głupiego systemu, z głupich. Żeby chcieli pamilować, dominować, żeby chcieli szpanować, proszę Państwa. Pokazujemy to przez sztukę w filmie Bloody Shadows. Jak bardzo głupi jest człowiek i jego rządy, jeżeli odwraca się od Pana Boga i chce po swojemu to wszystko uczynić, a czynił to przez tyle tysięcy lat. Po swojemu doprowadził wszystko do upadku, teraz straszą wojną, że Rosja na Polskę napadnie, czy nie wiadomo, bo to przyczyna by się znalazła. Bloody Shadows, Shadows, Shadows.